Podobno czat pyta, czy jestem trzeźwy. Tak, jestem trzeźwy. Wesele było w poniedziałek. Dzisiaj już wracamy do formy. W niedzielę, nie, ale było w poniedziałek, wiesz. Mocno się przeciągnęło. Dzisiaj u nas Dolce Vita. Dolce Vita, będzie z nami Tomasz Kupisz, człowiek, który w 9 sezonów zanotował 12 różnych klubów we Włoszech. Także człowiek, który o życiu, o piłce włoskiej wie praktycznie wszystko i dzisiaj na pewno o tym pogadamy. Dzień dobry. Cześć. Z nami także Marcin Bożenski, a więc takie wydanie powiedziałbym radomskie, bo ja w miarę blisko Radomia, Nowe Miasto nad Chylicą, wy konkretnie z samego centrum, także na pewno też te radomskie wątki będą poruszane. U ciebie widzę, że chyba nie weszło tak w krew to życie włoskie, bo przyjechałeś pół godziny przed programem. To Mateusz Boryk nigdy tak nie przyjechał. Ja się, jak mam wszystko poukładane w domu, to wtedy uda mi się nawet przyjechać pół godziny wcześniej. No ale wiadomo, no, Włosi lubią się spóźniać. A ty masz także już jakby widzisz w sobie też taki włoski charakter? Przyjeżdżasz do Polski i czujesz taką różnicę, to znaczy, że trochę nie potrafisz się odnaleźć? Nie, no gdzie, no nie przesadzajmy. No aż tak nie przesiągnąłem na przykład jak Grzesiek Krychowiak, bo on dużo wcześniej wyjechał niż ja. Także no nie, jestem tam 9 lat, wiadomo, no, styl życia mi się podoba. Myślę, że gdyby mi się nie podobał, to już dawno zmieniłbym ten styl życia. Na pewno dał mi dużo więcej luzu. I tyle. A jeżeli chodzi o przyszłość, jak to będzie wyglądało? No bo też wiemy, że wracasz z wypożyczenia do Pordenone, tam jeszcze rok kontraktu. I jakie masz plany na przyszłość? Czy będzie ten 13 klub? Będzie 13, możliwe, że potem 14. To znaczy, jeżeli chodzi o na ten moment, jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić, bo mamy maj, liga się kończy we Włoszech. Jeżeli nie grasz w barażach o awans albo utrzymanie bardzo wcześnie, co też sobie cenię. I tak naprawdę na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby decydować o przyszłości, bo gdzieś to okienko pod koniec czerwca zaczyna się otwierać, a dopiero lipiec, sierpień się działa. Także na ten moment to jest na pewno za wcześnie. Mam kontrakt jeszcze z Pordenone przez kolejny rok i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Powiedz, bo kiedyś siadłem sobie, wpisywałem kolejne miejscowości, w których grałeś na mapach Google i to po prostu jest taki... A to mamy mapkę nawet tak, przygotowaną. Bo ja tak sobie to przygotowałem wszystko, nie? Żeby tak, czy zobaczyć to był, wszystko dookoła. Czy to w pewnym momencie tak się lampka zapaliła i mówisz, no w sumie jadę od tej północy do południa, zwiedzę ten cały kraj, czy troszkę to wyszło przypadkowo, że rzeczywiście cały ten Półwysep Apeniński masz tak naprawdę wyeksplorowany? Nie, wiesz co, tak naprawdę to się zorientowałem o tej całej trasie w tamtym roku, jak mój przyjaciel dał mi prezent i na tym prezencie była taka wlepka na i była cała ta trasa moja wykonana, także wtedy sobie zdałem sprawę, kurczę, rzeczywiście nie jest trochę tego i troszeczkę przejechałem. No bo ta mapka, którą widzimy, to jest jedno, ale jak się tak rozpiszę kolejnymi punktami chronologicznie, no to rzeczywiście jest taka trasa w miarę uporządkowana od północy do południa, tak jakby to był sztywny, tak, wiesz, próbuję sztywny plan. Porządkować sobie życie, także wiesz. Najniżej już będzie chyba ciężko, teraz gdzieś wyżej będziemy grali, czy... No to tak jak mówię, okaże się, na pewno jest za wcześnie, żeby o tym mówić i jest wiele rzeczy, na które piłkarz absolutnie nie ma wpływu. Czasami może się wydawać gdzieś z boku, że o czymś może decydować, ale na tym poziomie, którym ja gram, często jest tak, że dużo więcej osoby klub decyduje za ciebie niż sam zawodnik. A biorąc pod uwagę północ i południe, okej, oczywiście geograficznie to się zmienia. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o charakter ludzi, o klimat, o obyczaje, to też są jakieś różnice? Nie, no jasne, no myślę, że to są te różnice standardowe, o których się wszędzie mówi. No, ludzie na północy są słyną z tego, że są bardzo pracownici, zamknięci. Ci na południu są bardziej otwarci, dobre jedzenie. Ale też bym skłamał, gdybym powiedział, że na północy nie ma dobrego jedzenia i dobrego wina. Także gdzieś tam to wszystko się fajnie miesza. Dialekt, wiadomo, język jest niesamowity na południu Włoch. Także, no ale nie ma chyba co się dziwić, bo to jest tak jak jechałem, żona przyprowadzała auto ze swoją przyjaciółką z Pordenone 1200 kilometrów. Ja poleciałem samolotem, miałem to szczęście. Także no jest trochę. Tak, jest chyba 1200 kilometrów, no jest różnica, więc nie ma co się dziwić, że gdzieś inaczej się rozmawia, ten język jest inny. A które miasto, które miejsce najbardziej ci odpowiadało pod takim życiowym kątem? Wiesz co, było ich tyle, było tyle fajnych. Na pewno Salerno ze względu na to, że morze, bardzo dobre jedzenie, zrobiliśmy awans. Emocje, które ciężko powtórzyć.
Ale jest mnóstwo miast, które są fantastyczne. Verona, do której poszedłem, jak miałem 23 lata, jest jedna z tych najpiękniejszych, mi się wydaje, miast, bo miała mała, nie ma jeszcze aż tak przeludnienia, powiedzmy, jak Rzym. Więc jeżeli miałbym mówić, to Salerno, Verona, Bari na pewno też jest ładnym miastem, Puglia ogólnie generalnie. No i Sycylia też jest piękna, także i można by gadać i gadać. Wymieniłeś wszystkie miasta poza Reggio. No powiedzmy, że Reggio też ma swoje jakieś fajne punkty, ale miałem możliwość mieszkać również w ładniejszych miastach. To już było tak, że jak zacząłeś grać w tych klubach włoskich, to tak szybko łyknęłeś tego włoskiego bakcyla, że nie chciałeś odchodzić i powiedzmy były opcje gry w innych krajach, ale już się tak te Włochy spodobały, tak się zaciąłeś, że stwierdziłeś, że będziesz trzymał się Półwyspu Apenińskiego, czy po prostu... To znaczy, tak jak wspominałem wcześniej, na tym poziomie, którym ja jestem, gdzieś to jest bardzo dużo zależne od klubu. Piłkarz ma dużo mniej do powiedzenia. Mhm. Więc ja będąc na przykład w Kiewo byłem wypożyczany, tak? I gdzieś może chciałbym zmienić kierunek, ale nie do końca potem mi na to klub pozwalał, gdzie się pojawiała oferta. Klub mówił, że nie ma możliwości takiej na przykład, żebyś poszedł do Niemiec, musisz zostać tutaj na rynku włoskim. Okay. I no nie było żadnych negocjacji, wiesz, miałem bardzo mało do powiedzenia. No i tak to się potoczyło, no a teraz tak jak myślę, no będę wszystko robił, żeby tą emeryturę piłkarską złapać we Włoszech. A to też fajne, że jakby znalazłeś takie swoje miejsce na ziemi, bo miałeś no tak, wiesz, ostatnim... w cudzysłowie swoje miejsce na ziemi, no. Ale miałeś taki moment, że na przykład miałeś oferty z innych krajów w czasie tej przygody we Włoszech? Wiesz co, pojawiły się sygnały, jak byłem w Breszcie, mając tam chyba, 25, też był temat powrotu, ale temat powrotu to wraca co rok, okay. Także... Jeżeli chodzi, jak grałem w Breszcie, mając 25 lat, to tam się pojawił taki, powiedzmy, mocniejszy temat, niemiecki kierunek, ale ja sam nie chciałem tego niemieckiego kierunku i wyobrażałem sobie to troszkę inaczej, że ta kariera się troszkę inaczej potoczy. Miałem taką nadzieję. No i wiesz, ten styl życia, ciepło, dobre jedzenie, ten luz odpowiada, no. Ale też nie masz czegoś takiego, że tam byś chciał osiąść po karierze, nie? Nie, nie. Planujemy, zresztą może nieważne, nie będę mówił wszystkiego, także no raczej nie, tutaj wrócimy do Polski. Okay. A jakiś w międzyczasie, jak już tak długo tam siedzisz, biznesy sobie otwierałeś? Na przykład chyba ostatnio była informacja, że Bartek Baryszyński chyba z Karolem Linettym tak. W jakąś restaurację otworzy i tak różnie chyba piłkarze kombinują. Wiesz co, nie mam mnie na miejscu. Nie mam, zresztą tak, żona otworzyła biznes, otworzyliśmy biznes 3 lata temu, akurat przed pandemią, był to biznes eventowy, który wiadomo, COVID to wszystko pozabijał, udało nam się sprzedać tą firmę z zyskiem, o dziwo, i co mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo nie straciliśmy pieniędzy na tym, ale myślę, że lepiej jest, jak się jest tutaj na miejscu i dbać o to samodzielnie. Też rozmawialiśmy trochę o tym przed programem, bo chcemy sobie trochę porozmawiać o samej Serie B. Po pierwsze może zacznijmy od tych baraży, bo trwają cały czas baraże. Przed nami jeszcze Monza, która będzie mierzyła się w finale z Pizą. No nie mamy niestety ani Filipa Jagiełło, ani Kamila Glika w finale. Niestety. Ty się właśnie tak spodziewałeś, że tak to będzie wyglądało? Wiesz co, na tyle w tym sezonie były wyrównane te rozgrywki na górze, że ciężko było na pewno jakiegoś faworyta wybrać. Wiadomo, Benevento i Monza były dla mnie tymi najmocniejszymi zespołami, które mogłyby awansować. Zobaczymy, czy Monza awansuje. Wiadomo, wpompowali mnóstwo pieniędzy, teraz w tym sezonie poszli troszeczkę w innym kierunku, nie tak jak w tamtym roku, gdzie szukali też nazwiskami, troszeczkę podniesie rankę klubu. Sam nie wiem, na ten moment ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie to Pisa, czy będzie Monza. A masz takie wrażenie, że to jest najmocniejsza Serie B przez te wszystkie lata, w których grałeś? Wiesz co, myślę, że za rok będzie zdecydowanie najmocniejsza. Ale też nie ma co ukrywać, że w ostatnie tak 2-3 lata też poszło do góry.
jeżeli chodzi o ten poziom. Znowu, wiesz, jak rozmawiają ze starszymi zawodnikami, to od razu mówią, nie, no tam 10 lat temu to taki poziom był, wiesz, standardowo, nie? Ale wydaje mi się, że naprawdę jest teraz coraz, ta liga jest mocniejsza i to widać. A w ogóle, jeżeli mówisz o zawodnikach, to u was gra Jeremy Menez, to chyba taka najciekawsza, najbarwniejsza postać, jeżeli chodzi o wasz klub. No jest, wiesz, German Dennis, także no, jeżeli chodzi o warunki klubu Serie B, no to są bardzo duże nazwiska. Umówmy się, Thiago Cionek to też jest duże nazwisko, bardzo dobry piłkarz, który wiele przeżył, był na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, czym Jeremy wydaje mi się, że nie może się pochwalić, albo German, więc no, są to zawodnicy gdzieś tam, no, o Menezie możemy powiedzieć, że europejska półka, nie? Swoich tych lepszych lat naprawdę na wysokim poziomie, no i widać to. No, Menez technicznie to pewnie na treningach czasem o czym chodzą. Nie tylko na treningach, tylko na meczu. Chodziło mi bardziej o to, że na takiej płaszczyźnie technicznej to pewnie z gości i z innego świata. Z innej bajki. A z czego twoim zdaniem wynika to, że na przykład te zawodnicy w starszym wieku z Europy, ale przede wszystkim sami Włosi, często po prostu czy w Serie A, czy w Serie B grają i jakby ciężko znaleźć chyba drugi taki kraj, gdzie tak dobrze czuliby się ci starsi zawodnicy? Wydaje mi się, że na pewno doświadczenie jest bardzo cenione. To jest pierwszy element. Drugi element, styl życia. I to, że umówmy się imprezować, imprezujemy wszędzie, ale tam jest troszeczkę to na innym poziomie, w sensie takim, że powiem, ten alkohol, wino, inaczej człowiek reaguje na wino. I tak się trzymają chłopaki do tego 38, tak samo jak grałem z Andreo Caracciolo, który był w Brescia i skończył niedawno, miał 40 lat. Jak ja grałem z nim w Brescia, miał 36, tak. On strzelił 150 bramek dla Brescia, czy 160. I nawet w Serie A mi się wydaje, że ponad 100. Wiesz, i no patrzysz, jak byłem tutaj w Polsce i miałem 21-22 lata, mówię, pograć do 32 roku życia jak na najwyższym poziomie, jednak tym coś mi się uda. No a teraz to widzę, no, że chłopaki potrafią wyciągnąć naprawdę maksa. A tak, rzeczywiście jest chyba coś takiego, że te ligi włoskie mocno ściągają takich piłkarskich emerytów. Nawet latem się wszyscy dziwili, dlaczego Frank Ribery idzie akurat do Salernitany, bo oni chyba oni wchodzili w sezon Salernitana jako Beniaminek, no, strasznie nędzną kadrą, to wydawało się, że oni tam nic nie ugrają. I ten Ribery tam poszedł, tak każdy się troszeczkę dziwił, ale jak się nawet zobaczy, jak wygląda Salerno i generalnie jaka jest okolica, no to można się poświęcić jeszcze ten rok pograć w piłkę. To znaczy, wiesz, tak jak ty powiedziałeś, nędzną kadrą. Oni chyba zrobili kilka sensownych transferów. Zrobili, no ale wiesz co, nie zawsze te transfery dają skutek, nie? Czasami możesz mieć nędzną kadrę, a możesz mieć bardzo dobry zespół. Więc tam trochę była skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o Salerno, tam zawirowania z prezesem, z tym, że trzeba sprzedać klub. Trener, wydaje mi się, że nie miał takiej siły, jaką miał organizując Serię B, do której do Salerno, kiedy ja poszedłem, bo praktycznie to byli wszyscy zawodnicy tego trenera i też dzięki temu się potoczył ten sezon, a nie inaczej. A jeżeli chodzi o tamten okres w twojej karierze, była szansa, żebyś w Salernitanie został, kiedy awansowali? Wiesz co, to jest taki delikatny temat, którego to nie chciałbym za bardzo poruszać, no ale nie było takiej możliwości. Tak jak mówiłem ci, że są niektóre rzeczy, o których nie ma się wpływu i tyle. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem z Salernitaną. Byłem bardzo zadowolony i byłem zdziwiony, szczerze, że nie zostałem w tym klubie na ten sezon w Serie A, bo wiadomo, jest to fajne doświadczenie i jeszcze tym bardziej przeżyć, wiesz, szatnię wspólną z Frankiem Ribierym czy z innymi zawodnikami, tak jak potem przyszedł Perotti czy Verdi, bo teraz niestety w tym ostatnim meczu w kadrze na mecz było 6 zawodników z tych, którzy awansowali i 3 z nich tylko grało w pierwszym składzie. Także widzicie tą różnicę, gdzieś tam jaka jest, tak? Między Serie B a Serie A. Ale mówiłeś, że według ciebie teraz ten najbliższy sezon, kolejny Serie B będzie takim super mocnym, no bo rzeczywiście tam chyba trochę się drużyn zbierze, bo zostaje Parma, która tam chyba skończyła w środku tabeli. Brescia, awansowało chyba Bari, które też jest mocno pompowane przez De Laurentiisa. Chyba tam rządzi formalnie syn chyba De Laurentiisa, czyli prezydenta Napoli. Z tym, że tam teraz, tak jak rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, że jeżeli chodzi o Bari, to
jest ta sama sytuacja, która była Salernitaną, więc do piątego pokolenia musi zostać przekazany klub, a więc piąte pokolenie nie istnieje, więc nie ma takiej możliwości, żeby ten klub przeszedł w inne ręce, więc najprawdopodobniej inne ręce z rodziny. Także ta reguła jest tak wprowadzona, żeby nie było takiej możliwości, więc będzie musiał sprzedać, tak mi się wydaje, ten klub. Odwoływał się teraz De Laurentiis w Federacji Piłkarskiej, ale to odwołanie zostało odrzucone. Bo to chyba generalnie potencjał na piłkę to jest super, mają wielki stadion, ogromne. Kibiców na punkcie piłki nożnej. Więc wystarczy trochę entuzjazmu i naprawdę można zrobić, ten klub może zarabiać na sobie bardzo duże pieniądze. Ja jestem ciekaw, tam takiego rodzynka wchodzi z trzeciej ligi taki klub FC Sud Tirol. Dokładnie. Oni chyba stracili z 9 goli przez cały sezon i patrzyłem sobie, taki malutki 10-tysięczny stadion. Mówi się, że to są Niemcy, Włoch. No. Tak, jak sama nazwa wskazuje, stadion zaraz góry, taki też ciekawy obiekt, fajny, będzie urozmaicenie chyba Serie B, no bo to już nawet sama nazwa Sud Tirol to nie kojarzy się z ligą włoską za bardzo. Tak, i też od razu prezes klubu zapowiedział budżet na ten sezon, także zdają sobie sprawę, że w sensie taki budżet, że to znaczy nie powiedzieli, z tego co się orientuje, to z tego co dał wywiad, to powiedzieli, że 11 milionów euro przeznaczą, a nie mówił o tych pieniądzach. Zespół z Serie B otrzymuje około od federacji i spraw telewizyjnych około 10 milionów euro, więc no gdzieś tam budżet, jeżeli byłby to na 20 milionach euro, no to jest fajny budżet dla jakiegoś Beniaminka, tak? A jaka jest różnica między Serie C a Serie B? Bo też widzimy, jak to wygląda wyżej. No to jednak te zespoły, które awansują do Serie A, zwykle biją się o utrzymanie albo bardzo często od razu po jednym sezonie spadają i wracają do Serie B. No jest mniejsza różnica między jakością z Serie C do Serie B. Także to też nie ulega wątpliwości. Tak jak mówiłem, Serie B do Serie A jest ten skok, a tu Serie C do Serie B, no już tak nie na takim poziomie jak Serie C, Serie B, nie ma aż tak wielkiej różnicy. A w przyszłym sezonie twoim zdaniem kto będzie faworytem, jeżeli chodzi o Serie B do awansu? Wiesz co, jest na pewno bardzo dużo zespołu, bo jest Parma, jest Genoa, która zejdzie, już powiedzieli, że będą mieli budżet 50 milionów na Serie B, co jest ogromne, ale tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o Parmę, wydali mnóstwo pieniędzy w tym sezonie, a zostali w środku tabeli. Także zobaczymy, czy Monza awansuje, jest Benevento, które cały czas pompuje mnóstwo pieniędzy. Niestety to wszystko się obraca wokół pieniądza. I no będzie 8 zespołów, które na pewno będą walczyć o bezpośredni awans. Czyli w sumie, bo tak często mówi się, że po tej pandemii wiele klubów piłkarskich ucierpiało, a tak mówimy o klubach Serie B i mówisz, ci mają kasę, ci mają kasę, ci mają kasę, to generalnie ta Serie B zakładam, że nie jest najbiedniejszą ligą. Wiesz co, pewnie jest też duża dysproporcja, że są kluby z dużym potencjałem finansowym, a są takie kluby, które pewnie tam czekają do pierwszego. Są kluby typu Cittadella, w której byłem i budżet jest 3-4 milionach euro się zamyka, bo mają bardzo dobry scouting, dyrektor sportowy jest na najwyższym poziomie, wiele zespołów chciało już go podkupić, ale on nie chce odejść z Cittadeli. I robią co roku, w tamtym roku odpadli w finale playoffów, to było bardzo wielka rzecz, jakby miasteczko 18 tysięcy awansowało do Serie A. Czy są pieniądze? No gdzieś tam są, no, ale są takie, tak jak ja miałem styczność z bankructwem w dwóch klubach. Ale gdzieś tam, mimo wszystko, że mówi się, gdzieś te Włochy są niepoukładane czy coś, są tam fundusze solidarnościowe i gdzieś otrzymuje się z powrotem te pieniążki, które się traci. Też nie wiem, na ile chcesz o tym mówić, natomiast wiemy, jak to wygląda we Włoszech i też mafia na różne kluby ma jakiś wpływ. Nie, absolutnie. Mafia nie ma. Nie, mafia nie ma absolutnie teraz, może kiedyś, a teraz nie ma takiej możliwości. Także teraz nie ma nic związanego z piłką, bo no jest to, piłka jest za bardzo popularna, jest za bardzo na świeczniku, więc nie ma takiej możliwości. Okej, no bo tam też kibice, jak wiedzieli, że tutaj będziesz, to też zadawali pytania, jeżeli chodzi o akcję Arkadiusza Milika z zegarkiem i tak dalej. Czy tobie się coś takiego kiedyś przytrafiło? Nie, ja niestety nie, niestety. Na całe szczęście. Na całe szczęście nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie zaatakował, żeby mi coś ukradli. Także no nie, ale tak jak przed programem rozmawialiśmy, wydaje mi się, że tak jak z Arkiem była sytuacja, no to
Tam to po prostu przestępczość, to zwykli no, złodzieje, którzy chcieli też zabłysnąć i to tyle. No, to nie, mi się wydaje, że nie miało nic wspólnego z żadną akcją mafii. Tak jak rozmawialiśmy tutaj o też takim charakterze włoskich piłkarzy, mm-hmm. to ty jak poszedłeś do Włoch, to miałeś taki duży przeskok pomiędzy włoską i polską szatnią? No jasne, tak jak wspominałem w książce o Piotrka Dumanowskiego tak, z Dominikiem. Także no jest gdzieś tam ten przeskok, ale teraz już widzę, że tak jak młodsi jacyś zawodnicy przychodzą z Polski, no to już gdzieś tak no, się to powoli zaciera. No może nie na takim poziomie, ale no jest różnica. Fajki palisz czy jeszcze nie? Nie, nigdy nie paliłem jakoś dużo, zawsze na jakichś imprezach. Gdzieś tam, jak już jestem, wiesz, w takim innym stanie, coś tam, ale nie jestem uzależniony absolutnie ale od papierosów. Rozumiem, i nigdy mi to nie sprawiało przyjemności. Biernym palaczem na pewno jesteś w szatni. Tak. No pół szatni, no 60% to jest normalne, że pali. Każdy klub ma swój kantorek dla zawodników, żeby mogli sobie na spokoju palić. Także. A powiedz, pociągnął cię jeszcze za język, bo mówiliśmy o tym, że dużo na przykład jest klubów z potencjałem finansowym w drugiej lidze, ale mimo wszystko, tak jak się prześledzi w ostatnich latach, kto był w Serie A, to często takie kluby, które troszkę wyskakiwały z kapelusza. Nie wiem, Crotone wchodziło, Spal, Frosinone, Wenecja, no takie Salernitana, które wydawało się, że zaraz będą też skazywane na spadek, no często też się... No, tym spadkiem kończyło i nie masz takiego wrażenia, że właśnie dużo klubów ze znacznie większym budżetem gdzieś na zapleczu Serie B może nie za bardzo potrafi te pieniądze wykorzystać, żeby do tej Serie A się dostać? Wiesz co, jeżeli chodzi przykład samej Salernitany, powiedziałeś, znaczy tak, Salernitana nigdy nie był biednym zespołem z niesamowitym potencjałem. I to, co było, bo było, że budżet tam opierał się na 11 milionach euro, że było płacone dla zawodników. No ale to oczywiście było nieprawdą, bo 11 zawodników było z Lazio, więc te kontrakty musiały być połowa wypłacane z Lazio, jak nie 60%. Okay. Także wyobraźcie sobie, że budżet dla zawodników był... Możliwe, że to był podwójny budżet płacowy, a nie 11 milionów euro, te, które były oficjalne podane. Także jeżeli chodzi o Salerno, to nie grałem żadnym tak... na tamten moment, powiedzmy, bogatym klubie. Wiadomo, prezes Lotito, Lazio, to było wszystko powiązane. To było, chyba było też spore zamieszanie po awansie, że chyba jeden prezydent nie może mieć dwóch klubów, tak? W jednej lidze, tam było jakieś takie zamieszanie przez startem. Oczywiście, no, mieli potem ten deadline na 31 grudnia i sprzedali za 10 milionów euro, co dla mnie jest niesamowite też, sprzedali Salernitanę, no. A jeszcze wracając, jak powiedziałeś, że bo wiele jest klubów, które powiedzmy od jakiegoś czasu, tak jak Pisa ma projekt, od 3 lat po awansie do Serie B, nie zmieniają trenera, grają cały czas tym samym trenerem i dochodzą tam, gdzie doszli. Bo tak jak wspomniałeś wcześniej, że powiedziałeś, że nędzny skład był, jak Salerno wchodziło. No taki. Ale chodzi o to, że wiesz, nie zawsze wygrywa ten, kto ma kasę, tylko i to Parma pokazała w tym roku, tylko pewnie, tam, gdzie jest zespół. Pewnie. No i tam chyba też dużą robotę akurat Salerno w kwestii utrzymania zrobił Dawidy Nicola, bo chyba wcześniej parę lat wcześniej chyba sensacyjnie Crotone utrzymał też jakiś taki dosyć trudnych warunkach, generalnie taki oprócz specjalista. Oprócz Cagliari jeszcze Crotone utrzymał. Także tak. Teraz trzeci raz się to zdarzyło, więc no, można powiedzieć, że jest specjalistą, jeżeli chodzi o takie sytuacje kryzysowe. A jak rozmawiamy o trenerach, bo pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Kubą Łabojko i on mówił, że stara się od każdego trenera coś tam dla siebie wyciągnąć we Włoszech, bo czuje, że go to rozwija, on chciałby być w przyszłości trenerem. Też masz coś takiego? To znaczy, z drugiej strony, jeżeli masz cokolwiek w głowie, no to jest jedyne rozwiązanie. Czasami są takie sytuacje, że na przestrzeni powiedzmy pół roku potrafią ci się zmienić 3 trenerów, więc jedyne co, to nie masz co się mazać, tylko wyciągnąć to, co możesz najwięcej z jednego czy drugiego trenera i dawać siebie maksa. Ale ty wyciągasz bardziej jako piłkarz, czy też starasz się patrzeć od tej drugiej strony, czyli strony trenera? Wiesz, już jestem na tyle doświadczonym graczem, że już kilku lat patrzę na to ze strony trenera, bo inaczej bym się obrażał, bym się mazał, pewnie już bym nie grał, bym nie był we Włoszech. No. Także wyciągam maksa z tego, mi się wydaje, gdzie jestem i będę to kontynuował. Czyli masz taki plan, żeby po karierze gdzieś spróbować swoich sił w trenerce?
Bo nie chciałbym się określać w tym momencie. Zobaczymy, co czas pokaże. Chciałbym jeszcze, jeżeli mi się uda na tym poziomie 2-3 lata pograć, będę zadowolony. A czy te Włochy jakby jako szkoła taka głównie taktyczna dla piłkarza, to chyba w Futraku ty mówiłeś, że byłeś momentami taki mocno zamknięty w schemacie, że nawet w ofensywie nie mieli za bardzo możliwości pokazania swojej kreatywności. Jakby to, ale to wiesz, jest... to jeżeli chodzi o mnie, to wiesz, to akurat idealnie. Nie? Bo tam kreatywności nie ma zbyt dużo. Nie? Ale generalnie jest to czasami dla piłkarzy troszkę wręcz frustrujące, że to wszystko jest tak, wiesz, co do centymetra opracowane, że nie ma za bardzo możliwości samemu sobie coś zaimprowizować na placu? No myślę, że tak, ale wiesz, jeżeli chodzi o Sariego, który był w Napoli i tam wszystko się opierało na grze na jeden czy dwa kontakty i jest bardzo dużo wskazówek, no to Napoli grało jak... Wiesz, no jak z nut. I to był jeden najpiękniejszy futbol po Barcelonie, który widziałem. Więc no, można by rozmawiać i rozmawiać, nie? Ale na pewno jest mnóstwo schematów, jest mnóstwo informacji przed meczem w ciągu tygodnia, wszystko jest nakreślone, wiadomo, no filmiki są wysyłane, idziesz na siłownię, masz już na siłowni 1000 rzeczy wydrukowanych a propos każdego zawodnika. No i to jest dobre, tak, bo robisz coś na siłowni sobie dodatkowo przed treningiem czy po treningu i czytasz sobie przy okazji. No. Nawet czasami ktoś, kto tego nie robi, mówi, ja z nudów zerknę, wiesz, co tam jest, nie? Ale ciebie też pamiętamy jako wahadłowego, a jednak kilka meczów w środku pola rozegrałeś w tym sezonie. No trochę tak się, wiesz, zmienia ta moja pozycja. W tym sezonie zagrałem kilka meczy na środku pola, w poprzednim też. Ale to bardziej ósemka, czy... Wiesz co, w 4-3-3 nie wiem, bo zawsze chłopaki z Polski przychodzą ja i ósemka, szóstka, wiesz, no gdzie trekwartista, nie? Wiesz, ósemka, szóstka, przywiązane numery. Nie ma czegoś takiego, że ósemka, szóstka dla mnie we Włoszech, więc no jako mezzala. Aha. Gram jako medzale, jeżeli chodzi o środek pola, ale wiadomo, w 4-4-2 zawsze mi się grało najlepiej na skrzydle, czy to na lewej, czy na prawej stronie. No i potem wahadło, albo lewa, albo prawa. No ale na tyle już się stałem tym, wiesz, zawodnikiem uniwersalnym, że wiesz, tam gdzie nie ma, to jest ja, nie? Więc były i mecze, gdzie grałem na prawej obronie. Ale ty chyba też zawsze się czułeś dobrze pod względem, zakładam, takim wydolnościowym, kondycyjnie, no wytrzymałościowym, ale miałeś takie momenty w klubie, że spotykałeś kogoś, mieć jakieś, nie wiem, testy, w ogóle treningi, patrzyłeś, no ja jestem szybki, potrafię wytrzymać dużo i tak dalej, ale ten gość to jest w ogóle z innej planety. Nie, wiesz co, jeżeli chodzi o szybkość, to było wielu, wiesz, zawodników, ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to jakoś tak dużo nie spotkałem, tak? Także myślałem, że gdzieś ten zegar biologiczny teraz zacznie się zmieniać, ale po tych wynikach, które miałem w tym sezonie, to no byłem zdziwiony, że są na dobrym poziomie. Czyli cały ten optymizm, że będzie jeszcze 14-15 klub. Tak. Ale też mówisz tak 2-3 lata, a z drugiej strony to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, no to we Włoszech tym bardziej, mając też już trochę taką włoską mentalność, widząc jak to tam wygląda, to myślę, że spokojnie dłużej mógłbyś pograć. Wiesz, no tak pozytywnie strasznie lecisz do przodu, ale umówmy się też, że ja jestem zawodnikiem, który, wiesz, motorycznie jestem zawsze bardzo dobrze przygotowany, dużo bazuję na fizyce. Przeważnie jestem, bardzo dobrze współpracuję mi się z trenerami, którzy nakreślają, co mam robić na boisku i z nimi się najlepiej odnajduję, więc umówmy się, potem od 35 roku życia w górę, to zostają ci zawodnicy na tym, powiedzmy, gdzieś poziomie dobrym, którzy mają dużo jakości, nie? A gdzieś tam mi się wydaje, że przez całą moją karierę gdzieś tam jakości można coś poprawić, niektórych rzeczy nie przeskoczysz. Więc dlatego mówię o tych 2-3 latach. A koniec kariery definitywnie we Włoszech, czy jest nie szansa, wiem, żeby w Radomiaku skończyć? Nie wiem, jeszcze jest, wiesz, tyle czasu, że ciężko cokolwiek mówić i zobaczymy. Radomek jeszcze nie dzwonił do tej pory, chyba jako jedyny klub z Polski, także wiesz, przez te wszystkie lata. No a jeżeli o Radomiaku, o właścicielach, to też pamiętam w Futraku chyba mówiłeś o przesądach, a jak mówicie wy we Włoszech o przesądach, to od razu mi się nakreśla Massimiliano Celino, a więc właściciel Brescia, o którym też dużo mi mówił, czy Filip Jagiełło, czy Kuba Łabojko. No naprawdę, on ma pod kopułą niepoukładane do końca. Też miałeś z nim jakieś historie. Ale to wiesz, tak ostro lecisz, nie? Bo tak daleko jest ten Celino, to tak wiesz, łatwo ci powiedzieć, nie? Ja jeżeli... Chodzi o Celino, nie miałem nigdy z nim do czynienia. Wiem o tym, że często zmienia trenerów.
A bo jak ty byłeś, to on nie był w Brescii? Nie, nie byłem. Nie byłem. Okay. On potem po dwóch latach się pojawił. Okay. Myślałem, że ja miałem, jak byłem w Brescii, miałem jednego trenera, który trener ten zabrał mnie potem do Nowary, bo troszeczkę w innym położeniu była Brescia. Mm-hmm. I potem on mnie zabrał do Nowary, bo w Nowarze był tworzony zespół, który miał iść do Serie A. Ale nie zakwalifikowaliśmy się niestety do playoffów. Była taka sama historia jak z Brescią, a więc cały sezon w playoffach byliśmy w tabeli i na koniec spadliśmy na 10 miejsce i to samo było w Nowarze. Cały sezon gdzieś tam na górze i potem te ostatnie kolejki. A no, ty niestety też masz jakieś przesądy ze względu na to, że Włosi są tak przesądni? No bo nie wiem, pamiętam, że właśnie Czelino, on miał na przykład coś takiego, że nie lubił tej siedemnastki, do tego kazał im wtedy, jak grali siedemnastkę, zakładać jakieś fioletowe majtki. Nie, no, tego nie słyszałem, tej historii o tych majtkach, ale no siedemnastka to jest numer, który no Włosi nie lubią, bo jest nieszczęśliwy. Także to myślę, wydaje, że jeżeli chodzi o tego prezesa generalnie, w całych Włoszech jest tak jak u nas 13, tam 17. Okay. A powiedz, a czy na przestrzeni tych kilkunastu lat we Włoszech zauważyłeś troszkę jakby taką zmianę na rynku trenerskim? Bo przez wiele lat jakby Włochy się kojarzyły z tym, że często nazwiska na karuzeli trenerskiej były bardzo podobne. Natomiast mam wrażenie, że tak w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach dużo jest tego, co jest na przykład w Bundeslidze, czyli wpuszczania trenerów młodych, niedoświadczonych. Nie wiem, był wcześniej Sassuolo, De Zerbi, teraz jest Dionizji. Italiano się wybił przez Specję do Fiorentiny. Blessing objął Genoę. No spadł z nią, ale generalnie radzili sobie na początku nieźle. Chyba w pierwszych 8 meczach chyba ze 3 gole stracili. Byli piłkarze no, powiem, wszystko zrealizowali, ale stracili ze 3 gole. I nie masz właśnie takiego wrażenia, że troszeczkę zaczynają młodzi trenerzy wskakiwać? Że ja się, wiesz, starzeję, wszyscy się starzejemy, no i w końcu kiedyś ta przemiana pokolenia, Ale musiała pójść, ale tak jak mówisz, w tym sezonie i wyskoczył trener Zanetti i Dionizji, którzy i Italiano przede wszystkim, który zrobił z Serie C awans do Serie B z Trapani, potem poszedł w Serie B. Od razu zrobił do Serie A awans ze Specją, która się męczyła 10 lat, żeby awansować. I w Serie A super zrobił wynik ze Specją i przeszedł do Fiorentiny. No wiesz co, Italiano jest takim wydaje mi się, że największym, najlepszym przykładem, o nim się mówi najwięcej we Włoszech. No tam w Serie A to nawet teraz patrzyłem, że w kadrze macie takiego zawodnika, który nie ugrał, ten napastnik chyba Galabinów. Nawet z niego tam w Serie A zrobił niezłego napastnika, on chyba z 8 czy 9 goli miał. I generalnie to taki trener, którego zespołu właśnie, czy Specję, która no, na standardy Serie A miała powiedzmy średni zespół, czy Fiorentiny, która ma lepsze, ogląda się no, ale bardzo tak mówisz, że tak zrobił z niego, wiesz, Galabinów to też zawodnik reprezentacyjny. Nie mówię, że to jest jakiś gość z przypadku, no ale generalnie wyglądał u niego dobrze. A u ciebie, jeżeli chodzi o trenerów, to który gdzieś dał ci najwięcej pod takim kątem rozwoju? Wiesz co, każdy z nich coś mi dał, tak? Nawet u tych, bo mam swojego jednego ulubieńca trenera, który choćby co się nie działo, to i tak bym nie grał nigdy u niego, ale bo spotkałem go dwa razy i była ta sama historia, ale i u niego też coś wyciągnąłem. Także jeżeli chodzi jakby o... Jakby cierpliwym. Nie, wiesz co, cierpliwości to mi nie brakowało, nie chodzi o to, zupełnie inny. Tak, tak, wiesz, tu on zależy, no co, wiesz, to co było przedstawiane, bardzo dużo schematów, całe fragmenty gry, on był ze szkoły Sariego, więc mieliśmy 37 stałych fragmentów gry na mecz, więc gdzieś gościu sobie myśli, zawodnik, no nie da się, stary, no nie da się, nie? No ale potem, wiesz, 37, uczysz się ich w trakcie sezonu, 5-6 wybierasz na mecz i bardzo dużo strzeliliśmy bramek po stałych fragmentach gry, więc dał mi to inne spojrzenie na inny system. Także, no tak, no mówię teraz o Wiwarinim, no ale miałem innych trenerów, którzy, teraz miałem trenera, który z Frosinone awansował do Serie A, Mister Stellone. Nie widziałem nigdy takiego podejścia do meczy, bo trener wystawiał powiedzmy skład i mówił, że obojętnie jaki nie będzie wynik, we wtorek mamy następny mecz, 8 zmieniam. Choćbyście wygrali 5-0. Wygrywamy 3-0, następny mecz gramy we wtorek, 8 zmienił. I było tak cały czas, ale mówił, robił tak, jak mówił. A to w sensie ta rotacja była generalnie, nie mówię, że 8 co mecz, ale generalnie było tak, że nikt no, nie był pewnie 8-7 po meczu i bramkarz tak samo. Okay. Było tylko trzech zawodników, dwóch zawodników, którzy grali każdy mecz, powiedzmy.
jak na przykład właściciel do tego podchodził, czy nawet kibice, no bo dla kibica też to jest szok, że tylu zawodników się zmienia. No, mogę ci powiedzieć, no jeżeli chodzi o właściciela, właściciel miał absolutnie, trener miał, rządził składem, także wydaje mi się, że tam problemu nie było, bo utrzymaliśmy się na spokoju. A jeżeli chodzi o no, kibiców, no kibic jak kibic, no nie masz na niektóre rzeczy wpływu. Czasami ty jako zawodnik, wiesz, a potem jesteś tak oceniany, więc tym bardziej trener, który gdzieś miał doświadczenie, mister Stellone grał w Serie A, więc wydaje mi się, że no, jak jesteś na tym poziomie, to nie patrzysz, no, co kibic ma do powiedzenia do końca. To odbiera, bo to też wiesz, zawodnicy z jednej strony lubią, jak każdy gra, różnie, ale słuchaj, z drugiej strony każdego nie jak da się grasz zadowolić. I wykorzystujesz sytuację, wykorzystujesz swoją szansę i grasz dalej, no to jesteś zadowolony, no ale wiesz, jak grasz i źle zagrałeś, to masz pretensje do wszystkich dookoła, tylko nie do siebie, no. Także standardowo. Czyli trochę szkoła tego Restaleńczyka, który po hat-tryku posadził Mariusza Ujka, bo powiedział, że drugi a takiego meczu nie zagra. No. Dokładnie. No ale jeżeli chodzi o trenerów, to wiemy też, w Polsce miałeś czy Czesława Michniewicza, czy Tomka Hajtek, który okej, okay, no tutaj każdy beka beka, natomiast paradoksalnie to Tomek Hajto wtedy trochę cię przestawił na to wahadło, bo to też było to ustawienie no, trójką. Tak, no nie, no tak nie do końca, wiesz, przede wszystkim miałem bo on trenera probierza. Trójką, nie? W Jadze. No tak, no nie do końca, no się z tobą tutaj zgodzę, no. A on nie grał trójką w Jadze wtedy? Próbował. Okay. Była próba grania trójką okay. z tyłu, ale ta trójka z tyłu nie przeszła, więc wróciliśmy do ustawienia 4-2-3-1. No. Ale jeżeli chodzi o tutaj trenerów w Polsce, to nie ma co wiesz, ukrywać. Ja byłem synkiem probierza, więc no, dziwne, żebym o nim nie wspomniał. I to on mi dał najwięcej, jeżeli chodzi tutaj o Polskę. A tak jak mówiliśmy wcześniej, od każdego trenera się uczysz. Był też trener Stokowiec, u którego też byłem i ceniłem jego warsztat. Także także tak to wyglądało. A jeżeli chodzi o tę przygodę w Anglii, jak to wyglądało, jak to wspominasz tak z perspektywy czasu? Bo dzisiaj też młodzi zawodnicy często zastanawiają się, kiedy wyjechać. Czy wyjechać, jak coś osiągniesz? Czy wyjechać wcześniej, nie ma kiedy tylko w juniorach wiesz? Przyjdzie do ciebie pierwsza oferta? Jestem tego zdania, że każdy ma swoją ścieżkę w życiu i nie ma jakiegoś konkretnego przykładu, było wielu zawodników, którzy mieli ogromny talent, o wiele większy ode mnie, którzy wyjeżdżali w młodym wieku do Anglii, do większych klubów i gdzieś wrócili do Polski i albo już nie grają w piłkę, albo grają gdzieś po niższych ligach. Także nie ma jakiegoś złotego środka, bo jakby było tak to wszystko łatwe, to tak było z tymi klubami. Wydajesz najwięcej pieniędzy, wygrywasz. Więc bardzo dużo rzeczy jest zależne od tego, jak twoja kariera się potoczy. Także doświadczenie w Anglii było super. Pierwszy raz, jak wyjechałem, zawsze o tym marzyłem, żeby wyjechać do Anglii. Było to moje marzenie. Zobaczyłem, jak to wygląda od środka. Na początku byłem w akademii, potem przeszedłem na pro kontrakt, byłem z rezerwami, trenowałem z pierwszym zespołem. I a propos tego, jak powiedziałeś, że tak wiesz, jak patrzyłem na te badania, gdzie tam wychodzę, mówię, kurczę, kozak, jestem wytrzymałościowy, to wiesz co, jedyny Antonio Valencia. To był taki, no, wiesz, to miał takie parametry. Zawsze był gość, który mógł. Dokładnie. Jak biegaliśmy wahadła, to po prostu coś nieprawdopodobnego. No ale... I chyba nie dość, że wytrzymałościowo, to chyba bardzo szybki też był zawsze, więc tak, super idealna szybki. Kombinacja. Dokładnie. I też biorąc pod uwagę, nawet jak się starzał, to cały czas było widać u niego no tak. te niesamowitą motorykę. A tam, jeżeli chodzi o trenerów, to miałeś Steve'a Bruce'a. Dokładnie. I Roberto Martinez też był? Też był. Ja ze Steve'em Bruce'em ogólnie dał mi zadebiutować w Pucharze Ligi. Wiesz, ja już myślałem, że jestem na szczycie, bo wszedłem tam na 20 minut, bramkę strzeliłem, to człowiek, mówię, teraz to już jestem, nie? Na Premier League już gotowy jestem. Pojechaliśmy potem na Hull City, wygraliśmy w tym meczu z Hull 5-0 i mnie nie wpuścił na plac. Wiesz, jak ja byłem wkurzony, że on mnie nie wpuścił, tylko ja 18 lat, bramkę strzeliłem w Pucharze Ligi, a on mnie nie wpuścił. No i potem pojechałem na Tottenham, jakiś inny mecz. No i się skończyła moja kariera, także wiesz, gdzie mentalność, wiesz, no ale to są takie rzeczy, takie doświadczenia, które, dzięki którym się uczysz, nabierasz cierpliwości, widocznie w tamtym momencie nie byłem gotowy, tyle. Roberto Martinez to chyba troszkę taki zalążek, no nie chcę powiedzieć piłki włoskiej, ale też chyba taki trener bardzo analitycznie podchodzący, też tak kompleksowo do piłki, nie, no bo zakładam, że troszkę inna szkoła niż Steve Bruce.
No dokładnie, zupełnie inna. Ta bardziej Steve'a Bruce'a mi odpowiadała. Także wiesz, z Roberto Martinezem miałem taką sytuację, że na samym początku sezonu, co by było dla mnie moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem. Ostatni rok miałem Wigan i się zgłosił po mnie jeden klub z League One. Chciał mnie wziąć, ale wtedy wypadł mu jeden czy dwóch napastników i powiedział, że nie puszczamy cię, bo na ten moment nie mam więcej napastników i musisz zostać. Myślę, stary, i tak na 5 minut mnie nie wpuścisz, nie? Gdzie ja tu mam zostać, nie? No i tak się stało, no niestety, jak ja myślałem. No, więc nie puścili mnie, ja wtedy nie odszedłem, nie złapałem doświadczenia, no i musiałem po prostu z podkulonym ogonem wracać do Polski. Ale miałeś takie wrażenie, że nawet będąc później w Serie A czy Serie B, że to jest trochę taki inny piłkarski świat, nie, jeżeli chodzi o Premier League? Nie, zupełnie inny piłkarski, wiesz, ci Włosi cały czas przeżywają to, że tam w Anglii to się gra, w piłkę u nas to się grało 20 lat temu, Serie A ciągle. Jest inna piłka, jest zupełnie inna piłka. Wiesz, ona też się zmienia, a mnie nie ma tam na miejscu od 12 lat w Anglii. Więc ja jak byłem w Anglii, to przeżyłem trzech trenerów przez 3,5 roku i nie miałem ani jednej zajęć z taktyki. Więc dla mnie to był szok. Teraz wydaje mi się, że na pewno jest to no, w Leeds, jak był Bielsa, widziałem treningi Mateusza Klicha, jak to wygląda. Słyszałem się też z nim, opowiadał mi, jak trenują. To wiesz, no to się zmienia, wszystko to się zmienia. Także bardziej ten rynek Premier League otworzył się na tych zagranicznych menadżerów i no nie wyobrażam sobie teraz, żeby nie było taktyki. No ja miałem przez 3,5 roku, nie miałem, przysięgam wam, żadnych zajęć z taktyki, no przez 3,5 roku. A jeżeli chodzi o piłkarzy, to masz takie wrażenie, że tam jednak większa, nie chcę mówić woda sodowa, ale po prostu jakby bardziej czuć taką wielkość piłkarza niż we Włoszech, bo we Włoszech oczywiście to jest odczuwalne pod kątem takiego tworzenia legendy wśród kibiców, a tam mam takie wrażenie, że wiesz, torebki Louis i tak dalej, to jednak jest na trochę innym poziomie. Wjechałeś taki, wiesz, no plotkarski taki temat. Nie, ale torebki, nie, Louis, mam takie wrażenie właśnie, że we Włoszech ludzcy są, piłkarze, nie? Bardziej wychodzą do ludzi, wiesz, często tak. No, na tyle, na ile możemy sobie jakby wyciągać wnioski, ale wiesz, są filmiki, no teraz jakiś Ribery jakąś hulajnogą jeździ po mieście, tu ktoś wychodzi do kibiców, no tak w mam, sensie, że mam wrażenie, że we Włoszech wiesz, sobie nie mówić trochę, tak na co dzień, no nie? Wiesz co, zupełnie, i właśnie bym powiedział na odwrót, nie? Że tak? Kult piłkarza, powiedzmy, jest o wiele większy we Włoszech niż w Anglii. W Anglii jest dużo większy dystans, dużo mniejsza presja, jeżeli chodzi o mecze. Kiedyś o tym Wojtek Szczęsny mówił w wywiadzie, że w Arsenalu nigdy nie miał takiej presji jak w Romie. Wydaje mi się, że nawet jak grasz, wiesz, w Serie B, w ostatnim zespole musisz się utrzymać, to tam na Instagramie to non-stop są, wiesz, jak grałeś, człowieku, lepiej to musisz piłkę podać. Non-stop są takie wiadomości. Więc wiesz, też takie miałem, także wiesz. Nic nowego, no presja jest duża, wiesz, klub jest dla miasta naprawdę czymś ważnym, no i też mi się to podoba, no, że cały czas żyjesz z tą presją. No właśnie, a z tych klubów, w których grałeś we Włoszech, potrafiłbyś wskazać jeden, dwa, trzy, w których szczególnie jakoś inaczej odczuwałeś, nie wiem, w sensie no więź z kibicami, wsparcie kibiców, gdzie szczególnie to ciśnienie, no, wiesz, kibiców było takie... Zdecydowanie w Salerno, bo w Salerno od początku sezonu, wiesz, odpaliłem w tej pierwszej części sezonu, praktycznie grałem wszystkie mecze od deski do deski, potem złapałem kontuzję i wypadłem na 4, co spowodowało też, że potem wypadłem z tego składu, wróciłem, ale może to już nie było tak, jak wiesz, na samym początku sezonu. Także ta, wiesz, więź jest jakaś tam z kibicami, no ale to jest nic nowego odkrywczego, czego się nie dowiecie, że no, jak idzie fajnie, to jest fajnie. Jak Salerno rok wcześniej miało problemy z utrzymaniem, no to wiesz, chłopaki nie byli noszeni na rękach. No ale potem jak się utrzymali, to super. Życie. Ale chyba nie ma czegoś takiego we Włoszech, że piłkarz na przykład musi z tyłu głowy mieć to, że o, nie mogę się pokazać na mieście, że sobie usiądę, wypiję winko, tak jak w Polsce, bo w Polsce to cały czas jest takie przeświadczenie, że piłkarz nie może się napić alkoholu, nie może pójść na imprezę. W polskim klubie, by cię złapali, że już pizzę włoską na mieście, to dokładnie. Znaczy, no sam wiem, no byłem w Jagiellonii, także wiem, jaka jest reakcja ludzi, jak wiesz, miałem taką sytuację raz, że
poszedłem do jednego lokalu z moją teraz już żoną i przyjechała moja siostra ze Szwajcarii z narzeczonym. Wiesz, nie widzieliśmy się tam x czasu. No i wiesz, jeden kibic do mnie pisze z Jagiellonii, że kupi, co ty tam robisz? Gdzieś tam się już poznaliśmy wcześniej. Z Legią, żeście przerżnęli mecz, wiesz, i tak dalej. Od razu kłótnia, nie? Ja powiedziałem, napisałem mu po prostu grzecznie, słuchaj, no teraz nie możesz do mnie nic napisać, bo jest moją siostrą, którą się nie widziałem rok czasu, więc ja sobie siedzę tutaj, nie imprezuję, tylko jestem na normalnej kolacji, więc nie wiem, o co ci chodzi. No, ale kibic zrozumiał, powiedział spoko, spoko, nie, a tematu koniec, nie? Ale we Włoszech też w ogóle chyba luz z takimi tematami. No, wiadomo, jak w granicach jakiegoś rozsądku, ale... Nie, no, ja, nie, no jak wiesz, no, chodziłbyś gdzieś... zaczepiał, niegrzecznie by się zachowywał, to byś łeb dostał. No a jak jest kulturalnie to wszystko z kulturą, no to wiesz, no to mi się wydaje, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Czasami tutaj jest takie zbyt duże ciśnienie na te rzeczy, na inne jest mniejsze. No i widać to. Słuchaj, jeżeli chodzi o serię B... Czekaj, bo się zaraz skończy program, nie? Tak, za chwilę kończymy, za chwilę też pokażemy nasze jeszcze też klasyczne plansze z osiągnięciami Polaków. Ty w tym sezonie tam kilka razy właśnie, byłeś, chociaż pewnie byś chciał... się innymi piłkarzami jakby trzymałeś we Włoszech, bo troszkę tych naszych polskich piłkarzy to znaczy, przewinęło przez... Wiesz co, ja przez pierwszych 7 lat tak naprawdę tylko w pierwszym roku, czy to było w drugim, w Kijewo, przyszedł Damian Razak do Kijewo, do Primavery, więc czasami zdarzało się, że wchodził do pierwszego zespołu, także gdzieś tam, wiesz, jako starszy, jakiś, wiesz, jakiś makaronik zrobiłem, zapraszałem go na ten, no i taki mamy, powiedzmy, sympatyczny kontakt do tej pory. A jeżeli chodzi o dalszy, no to wiadomo, że miałem kontakt, spędzaliśmy razem czas, razem w Salerno, to świętowaliśmy ten awans. Tak samo miałem bardzo dobry kontakt z Filipem Piszkiem, który był w Trapani, bo mieszkaliśmy przecież razem, jak były ta, jego dziewczyny nie było, moja żona wróciła do Polski, więc mieszkaliśmy tam, było wesoło, no, 2,5 miesiąca razem, wiesz. Przede wszystkim kanał sportowy oglądaliśmy. A słuchaj, jak Tiago Cionek, bo on raczej a, jest Boże, taką Jezu, osobą przepraszam, że z Tiago... mało medialną. A... No dokładnie, no i z Tiago jest tak, że całe życie się tam gdzieś słyszeliśmy od czasów do Jagiellonii, a jak teraz byliśmy właśnie w Reggio, mówię, idę do Reggio, jak nie będę grał, to przynajmniej z Tiago dobrze czas spędzę, nie? No i tak było, nie? Także wiesz, trzymaliśmy się bardzo mocno razem i to jest, wiesz, takie fajne, nie? Budujące, że gdzieś tam można się trzymać fajnie. A jak jemu się ogólnie wiedzie? Bo też patrzymy sobie cały czas na te bilansy Polaków, to biorąc pod uwagę to, kto gra najczęściej, oczywiście też u Kamila Glika kontuzja, no to on, Szymiński, tych minut w tym sezonie przynajmniej mieli najwięcej. Słuchaj, no może nie podkręcając, to nie jest dla mnie osoba, to nie jest mój przyjaciel, ale na pewno jest to bardzo dobry znajomy Tiago. I to nie będzie nic złego, jak powiem, że jest on topowym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Serię B, jest tak samo postrzegany i też mi świadczy jego kontrakt, jaki ma. Więc wydaje mi się, że Tiago i w tym sezonie, i w każdym poprzednim, gdziekolwiek, gdzie nie był, udowadniał, że swoje miejsce zawsze wywalczył. I no, na ten moment, jeżeli miałbym ci powiedzieć, mimo tego, że ma 36 lat, jeżeli nie zostanie w rodzinie, to na pewno gdzieś znajdzie jakiś klub na 2 lata bez problemu. A jeżeli chodzi o innych Polaków, nie wiem, nawet Przemek Szymiński, ktoś dla ciebie jest takim zawodnikiem, powiedziałbym, trochę niedocenianym, a we Włoszech jest bardzo szanowany? Tak poza jest, Kupiszem? Tomek Kupisz. No ale nie, jeżeli chodzi o tutaj, wiesz, no Przemek na pewno w każdym sezonie swoją liczbę występów robi i co roku solidnie, obecnie jakim nie był trener, to gra, więc... Także akurat dobrą osobę wspomniałeś. Myślałem, że może Filip Jagiełło w tym miałem roku... Miałem nawet takie wrażenie, że Przemkowi uda się teraz coś znaleźć, nie wiem, w jakimś Beniaminku w zespole walczącym może... Ale wiesz co, ale Frosinone to jest taki klub, który on co roku przecież miał te 3 lata, gdzie wracał, tak. Spadał, wracał do Serie A, spadał. Więc... Teraz co, 9. miejsce, nie? Tak, tak, nie awansowali do tych... To też do, musi do być duży zawód u dokładnie, nich. Dokładnie, dokładnie. Jest to klub, który, wiesz, dla nich to jest minimum grać w playoffów. Podpisujesz kontrakt, to tam nie ma bonusa za utrzymanie się czy za występu. Tam jest bonus za to, że jeżeli będziesz grał w playoffach, nie? A potem są kolejne bonusy za to, co osiągniesz, czy awansujesz, czy nie. Także tam, jeżeli ty rozmawiasz z tym klubem, to już tak nie ma. Także, no, tak to wygląda, jak podpisujesz
kontrakt w Redzinie, to w Redzinie Redzina na tyle płaciła niektórym zawodnikom, że tam nie ma czegoś takiego, bonus za utrzymanie, czy ten jest od playoffów w górę. No. Także no tak jak i w Salerno, załóżmy. Okej, panowie, zerkamy sobie także na naszą planszę z weekendowymi sukcesami Polaków. Wybraliśmy także, jak zawsze, razem z naszym partnerem Kozaka Weekendu. A jeżeli chodzi o osiągnięcia Polaków, no to mówię, ty pewnie chciałbyś być częściej w tym sezonie, ale kilka razy na tej planszy i tak byłeś. Nie narzekam. Mamy tutaj jeden włoski akcent, jest, a nawet dwa. Jest Piotrek Zieliński, jest także Oleg Buksa. Myślisz, że jest szansa, żeby Oleg zagrał więcej w tym sezonie po spadku? Wydaje mi się, że tak jak wspomniałem wcześniej, będą pompowane wielkie pieniądze i może być tak, że no zobaczymy. No nie chciałbym się też wypowiadać, nie chciałbym schodzić z jakiejś tam na jakąś stronę. Wiem, że nie jest łatwo. Mhm. I jeżeli klub zadecyduje o tych, że pakujemy pieniądze, ściągamy doświadczonych zawodników, to nie będzie miał łatwo, to jest na pewno. Bo kadra Genui jest ogromna. Tak, no to tutaj Kuba Jarecki, jak zawsze skuteczny w Luksemburgu, do tego Adam Buksa z trafieniem dla New England Revolution, Piotrek Zieliński, Przemek Frankowski, Mati Kasz, Olek, Rafał Augustyniak, a także Hubert Kotus na Islandii. To ci zawodnicy, którzy zanotowali w ten weekend trafienie po swojej stronie, do tego asysty na koncie Michala Kamilika, a także Świderskiego. No i kolejne czyste konto Grabary, przyklepane mi mistrzostwo Danii i znowu czyste konto w Japonii Kuby Słowika, który też tam ma naprawdę bardzo dobrą markę. Oj, bardzo dobrą. Bardzo. Z Kubą jestem w ciągłym kontakcie, razem jeździmy na wakacje i mamy bardzo dobry kontakt, mimo tego, że minęło bardzo dużo lat. I myślę, że jest też niedoceniany, jeżeli chodzi tutaj o Polskę i mało się o nim słyszy, bo przede wszystkim grał w klubie wcześniej, który bronił się przed spadkiem, tak. A teraz właśnie poszedł do klubu, który gdzieś miał tą możliwość do mocniejszego klubu i udowadnia swoją markę. Często gra na zero z tyłu i cieszę się. Tak, tak. Niestety bardzo zamknęli granicę. Jak nie, no to byśmy pojechali z żoną w tym roku. No, mieli otworzyć, ale nie otwierają na ten moment, także no szkoda. Bardzo często u nas akurat Kuba jest na tej grafice i też to, że trafił do Tokio, to tylko podkreśliło, jak poprzedni sezon dobry był. Dokładnie. W wykonaniu ze Spadkowicza. Kuby Słowika, chociaż widziałem ostatnio takie nagranie wideo z jednej sytuacji, kiedy tam akurat Kuba stał w bramce i był rozgrywany rzut wolny pośredni. Nie wiem, czy widziałeś, nie kojarzę, to. To tam akurat był niesamowity bałagan na boisku. Chyba ten rzut wolny pośredni rozgrywali na 10 razy, bo cały czas ktoś wybiegał i sędzia przerywał. Było to na Twitterze, na jakiś out of context. A jeszcze o jedno nazwisko cię zapytam, jeżeli chodzi o Polaków. Adrian Benedyczak, bo to na pewno zawodnik, który... No właśnie chciałem wspomnieć też, ale tyle tematów jest, można by rozmawiać. Się przebija. Biorąc pod uwagę statystyki napastników w Parmie, tam każdy dostaje, powiedziałbym, równą liczbę minut i on naprawdę wygląda w liczbach bardzo przyzwoicie i też ma chyba dobrą opinię. Powolutku się przebija, to wydaje mi się, że jest bardzo małe słowo, bo gdzieś tam w Parmie przyszedł, był na niego bardzo dużo nagonka, jeżeli chodzi o media, gdzie on tam idzie. A on udowodnił, myślę, że wielu osobom zamknął usta i udowodnił w tym sezonie, że jest dobrym zawodnikiem, do Parmy byle nikogo nie biorą i on udowadnia to liczbami, udowodnił przez cały sezon. Także przeszedł z Napoli Gennaro Tutino, który był ze mną w Salerno w tamtym roku, który strzelił 14 bramek, miał 7 asyst, a w tym sezonie w Parmie Benedyczak miał lepsze statystyki, a mówimy o gościu, który Parma zabiegała o Tutino naprawdę bardzo. Były naprawdę wielkie negocjacje, no i mówimy o gościu, który no, jest powiedzmy w Serie B ważnym bardzo zawodnikiem. No. Generalnie tą konkurencję miał wymagającą. Bo ogromną. Roberto Inglese, Pandev, ten Simi taki chyba nigeryjski. A Simi potem przyszedł. Więc no generalnie. A było, zawsze było. Było właśnie to jest ta, Simi miał czasami na młodego moment. Postawią, wiesz, na tego, jak ty udowodnisz w tym jednym czy drugim meczu, to już zostaniesz, nie? A jeżeli nie udowodnisz, to już cię nie ma, nie? I on udowodnił od razu, bo on chyba tam w którymś z pierwszych występów bramkę strzelił. Tak, takiego tak? ładnego netgola, tak. Pamiętasz, wpakował tak, na początku. Tak, dokładnie. Z dystansu, sprzed pola. Wiesz, ja pamiętam to, bo było bardzo krytykowany ten transfer ogólnie tutaj w polskich mediach i tyle. Cieszę się, nie znam go osobiście.
cieszę się, że tak się potoczył ten sezon dla niego. A biorąc pod uwagę pozycję Parmy i to, jak wygląda kadra, no to też chyba kolejny taki zawód, że nie udało im się do playoffów awansować. Nie, no wiesz, no zawód, no to jest... Katastrofa może być za duże słowo, ale no, jeżeli w kadrze masz takich zawodników jak tam, czyli jest Buffon, Vasquez, jest, wiesz, był Simi, który strzelił bardzo dużo bramek na poziomie Serie A, Tutino, Man został kupiony za bodajże 11 milionów. Także no kadra naprawdę duża, a oprócz tego, już nawet nie mówiąc o kasie, to było w nich mnóstwo zawodników w Parmie, którzy mają to doświadczenie, wygrywali niejednokrotnie Serię B. Więc dlatego dziwne, że znaleźli się tam, gdzie się znaleźli. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Tutaj jeszcze wyróżnimy za ten weekend Adama Buksę, bo nie wiem, czy widzieliście kapitalne trafienie piętą. Świetnie odnalazł się w polu karnym Adam Buksę i też trzeba zwrócić uwagę, że początek bardzo trudny. Mówił Olek, nawet jak tutaj z nami rozmawiał, że przepraszam Adam, że gdzieś tam obrońcy go się nauczyli, jego stylu gry i też ciężko mu było się przestawić. Też było to zamieszanie z transferem, ale wszystko wróciło, jak widzimy, na najlepsze tory, bo już 7 gol z rzędu, do tego 11 goli, 2 asysty w tym sezonie, także ten bilans już wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie i mamy nadzieję, że potwierdzi to Adam Buksa w reprezentacji, a jako reprezentacji to jak zawsze mamy także w tym programie bilans reprezentantów Polski. Zaczniemy sobie od bramkarzy. Już mamy na tym bilansie wszystkich powołanych. Oczywiście nie ma Gabriela Sponiny, który ostatecznie wybrał reprezentację Stanów Zjednoczonych. Bartłomiej Drągowski na ławce. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość Bartka. Kamil Grabara zapewnione mistrzostwo, czyste konto 90 minut. Poza składem Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny na ławce z Fiorentiną. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o obrońców? Tutaj Jan Bednarek na ławce po 90 minut, Bereszyński, Kasz, a także Kamil Glik w barażowym spotkaniu z Pizą. Tam też musimy powiedzieć, że oni wygrali pierwsze spotkanie, w drugim było 0-1, pierwsze wygrali 1-0, ale tam też jest taka zasada, tak, że awansuje ten zespół, który był wyżej w tabeli. To jak to jest w ogóle odbierana ta zasada we Włoszech? No, wydaje mi się, że jest to sprawiedliwe. Okej. I tam nie ma jakichś problemów, bo też u nas w Polsce kibice tak to odebrali. Dla mnie też to jest akurat sprawiedliwe, no bo jednak decyduje to, jak grałeś przez cały sezon. Tak, dokładnie. A ludzie trochę byli zaskoczeni, bo tak jak to jest, nie jest taka codzienna zasada. Tak jak jest z playoutami, że playouty odbywają się tylko i wyłącznie, jeżeli nie ma różnicy między bodajże tam jest 16 a 17 miejscem minus 5 punktów. Więc jeżeli masz przewagę tam 5 punktów, to tych playoutów nie ma. Nie są rozgrywane. Mhm. Nie wiem, czy wiecie o tej zasadzie. Nie. I też mi się wydaje, że to jest sprawiedliwe, bo przecież 5 punktów różnicy to jest dużo. Nie wiem, czy się dobrze wypowiedziałem, czy zrozumieliście, o co chodzi. Tak, tak, tak. A jeżeli chodzi też o te baraże, o utrzymanie w Serie B, no to mieliśmy Łukasza Todorczyka. No, wiemy, że spadek. A jak ty oceniasz Łukasza, jakby ten sezon, jak wyglądał? Ale wiesz, no to jest mój kolega. Ja nie mogę, wiesz, tutaj siedzieć i siedzieć i oceniać, bo jest tyle rzeczy, które wpływają na ocenę, że ja nie jestem tam w środku, więc nie mogę ci powiedzieć niektórych rzeczy. No, wydaje mi się, że był w Udinese przez dłuższy okres czasu, kiedy nie grał. Przyszedł do Vicenza i był to jakiś ciekawy krok. No niestety potoczyło się to tak jak inaczej, bo jeżeli chodzi o Vicenzę, no to jest naprawdę fajny klub, jeżeli chodzi o Serie B. Czy on nam przychodził, to już mieli dużą stratę, pamiętasz? Nie, no byli wyżej troszeczkę niż Pordenone. No. Myślisz, że on ma taką markę we Włoszech, że spokojnie sobie znajdzie na przykład tam jakiś klub? Czy Teo jest zawodnikiem, który zrobił przede wszystkim karierę poza Włochami? Więc... nie wiem, sam jestem ciekawy. Zobaczymy. Okej, no to zerkamy sobie na bilans pomocników. Tam Tomka Kupisza raczej nie zobaczymy, ale będzie kilku innych zawodników. Krystian Bielik już na urlopie, Przemysław Frankowski z golem przeciwko Monako. No tam niewiele brakowało, żeby Lens załapało się do tej strefy premiowanej grą w europejskich pucharach. Duże problemy Kairatu Aumaty, ale tym razem ze zwycięstwem 2-0 z Szachtiorem Karaganda. Kamil Jóźwiak 60
56 minut. Mateusz Klich na końcówkę z Brentford, Grzegorz Krychowiak 45 minut, Karol Linette na ławce z Romą, do tego asysta Konrada Michalaka z Besiktasem. Kolejne dobre spotkanie, też trzeba wyróżnić Konrada, bo to naprawdę bardzo solidny sezon i jego klub będzie grał w europejskich pucharach. Przemysław Płacheta na ławce, poza składem Damian Szymański, ale tutaj też musimy powiedzieć, że to była kontuzja mięśnia, także też za tydzień będzie już zdolny do gry Damian Szymański. Sebastian Szymański 71 minut w Soczi, Piotr Zieliński z bramką przeciwko Specji i Szymon Żurkowski 90 minut z Atalantą. A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o napastników? U napastników mamy gola Adama Buksy, asysty Milika i Świderskiego. Robert Lewandowski odpoczywa i 84 minuty z Juventusem zagrał Krzysztof Piątek. Też Szymon Żurkowski, chyba to taka postać, jeżeli chodzi o Włochy, która zrobiła niesamowity progres. To jest, wiesz, jaki to jest zawodnik? To jest zawodnik, który widać było, że Serie B, wydaje mi się, że ligą nie jest dla niego, a bardziej Serie A to jest liga, która jest dla niego. Co to za różnica? Skok jakościowy. Więc widzimy tutaj przykład zawodnika, który dużo lepiej odnalazł się w Serie A niż w Serie B. Wiele razy chodzi o to, że mniejsza łupanka. Mniejsza partnerów, mniej więcej grania piłką, mniej walki, też żebyśmy nie mówili, że nie ma walki w Serie A, no bo jest na tym gdzieś tam też ale na czym innym się opiera ta liga, tak? Na więcej jakości. Jest to super pozytywne zaskoczenie, bo wydaje mi się, że nikt się nie spodziewał, bo Szymon przecież w Serie B, jak robili awans z Empoli, no to nie grał w tych wszystkich meczach. Także super pozytywne zaskoczenie, jak najbardziej się cieszę dla niego i też jestem pozytywnie zaskoczony. Jakie plany na najbliższe dni? Na najbliższe dni? No wakacje. No znajomi, rodzina. No tak od razu trzeba mówić, gdzie się leci. Jest to fajny kierunek. Najpierw Norwegia. Seszyle. Jest to najpierw Norwegia, fiordy. Chcemy zobaczyć z żoną fiordy, a potem do Miami. Także. Pięknie. Klub, kiedy chciałbyś jakby mieć taki, inaczej, kiedy dajesz, znaczy, wiesz, do kiedy ja dajesz już ten rynek tak znam, ja już ten rynek tak znam, że wiesz, ja wiem, że do końca czerwca to tam nie wydarzy się zbyt dużo, więc to też jest dobre, jeżeli grasz na tym poziomie, gdzie masz te wakacje, okej, są wakacje, odcinasz się kompletnie i tyle. Potem, jak już grasz na tym wyższym poziomie, no to wiesz, no z domu nie możesz wyjść, także wiesz, no to jest ten minus, nie? Masz inne przyjemności, no ale jest ten minus, że z domu wyjść nie możesz. Ale z żoną przeprowadzki to musicie mieć dobrze ogarnięte. No, wyobraź sobie, co tam jest grane, wiesz, w dalszym ciągu, że jest ze mną, no to już jest duży sukces. No tak, ale macie jakąś firmę przeprowadzkową ogarniętą, to zniżki macie pewnie spore, nie? Słuchaj, no na ten moment wszystko robiliśmy sami, żeby tam te, wiesz, 300 euro zaoszczędzić i sobie jakoś dajemy radę. Już jesteśmy tak przygotowani, że wiesz, bierzemy te najpotrzebniejsze rzeczy, które są do zabrania. A się, wiesz, nie rozpakowujecie. Tak, i przyjeżdżamy tylko do magazynu, wrzucamy to, co najważniejsze, zabieramy i lecimy dalej, nie? No dobrze, Tomek, to życzymy powodzenia, życzymy kolejnych klubów, życzymy przede wszystkim fajnego życia, bo to jest najistotniejsze. Sukcesów. To, że jeszcze do tego wszystkiego masz piłkę i na wysokim poziomie, to w ogóle jest coś niesamowitego. A fajnie by było, wiesz, też powalczyć o Serie A znowu, tak jak z Salernitaną. No bo przecież pamiętamy, Salernitana niby gdzieś tam miała nadzieję na awans, ale w głębi duszy, no to nikt tam nie, chyba no, nie, no, nikt się nie spodziewał. Wiesz, jedyny największą, jaką miał, mi się wydaje, nadzieję, to był trener, który mówił od pierwszego dnia, od kiedy tam byliśmy, że ja miałem tego trenera w dwóch innych zespołach, także to był mój trzeci rok z tym trenerem, z trenerem Castorim, i wiesz, on mówił od pierwszego dnia, wiesz, chłopaki siedzieli na odprawie, mówili, o czym mówi, nie, wiesz, nie. Ale potem, no bo wiesz, no nie ma co, nie, no wiesz, awans od razu. Jak masz mocny zespół i pakujesz, ty, wiesz, i pompujesz, no to możesz się spodziewać. A tutaj gdzieś tam powoli łapaliśmy to, że tej pewności siebie, i tak od połowy sezonu czuć było to, że ten awans będzie, nie? No to my jeszcze przypominamy naszym widzom, że jeżeli chodzi o zawodników poza granicami naszego kraju, no to można ich oglądać na antenie Canal Plus Online, tam między innymi Liga Grecka, także mamy również trochę egzotyki. Ostatnio oglądałem nawet spotkanie pana Antinaikosu, bo było pokazywane w Canal Plus, także na pewno zapraszamy do naszego partnera. My za dzisiaj dziękujemy. Dziękuję. Tomek Kupisz był u nas w studiu. Marcin Bożenski, Viaplay.
Adam Sławiński. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny program, a w kolejnym programie znowu pan Marcin, bo Mateusz Borek leci do Tirana, także będzie komentował spotkanie finałowe Ligi Konferencji na antenie Viaplay, także tam również zapraszamy. Dziękujemy, dobrego dnia.